Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Pewnie brzmię, masakrycznie pewnie brzmię. Pamiętacie, jak w ostatnich odcinkach mówiłam, które tam nagrywałam parę dni temu, że no, znowu mnie coś bierze, jakieś cuda na kiju. No brzmi jeszcze gorzej, ogólnie katar, zatoki mocno zapchane. Natomiast no, odcineczek fajnie mi się będzie mimo wszystko myślę nagrywać. Zrobiłam sobie herbatę, żeby kompletnie nie wysiadł mi głos i wszystko. Chociaż tak naprawdę najgorzej to jest z tym moim nosem, a gardło sobie po prostu przejęło od nosa wszystko. Moi drodzy, sprawdziłam sobie poza odcinkiem, jakie mamy aktualnie możliwości w ogóle w tej grze, żeby ruszyć dalej jakieś tam zadania poboczne, odkryć inne miejsca, odblokować przejście na przełęcz. No i myślę, że tą właśnie przełęczą się dzisiaj zajmiemy. Żeby to zrobić, to niestety musimy tak trochę łopatologicznie się za to zabrać. Jest to dosyć takie dla mnie trochę głupie, no ale innego sposobu nie ma. Mianowicie, przebierzemy się w strój, oczywiście czarnego maga, no i co, i polecimy sobie do Ugaru. Sprawdzałam to, możemy to w ten sposób zrobić i chyba innego sposobu chwilowo nie widzę. W ogóle gdzie mój pierścień prędkości jest? Mam, ale mi się wydawało, że biegaliśmy szybciej. Potrzebujemy zająć się Tartaronem oczywiście. My tutaj możemy już wchodzić, nikt nam nie robi żadnej krzywdy. Więc wystarczy przespać się do godziny trzeciej. W nocy oczywiście. Wynocha z mojego łóżka! Jak widzicie, Tartaron sobie tutaj przyszedł i teraz pobijemy go. Oczywiście nie zabijając, bo jak go zabijemy, to będziemy mieli problem. I on powinien mieć kluczyk. Klucz od przełęczy Isztar. No i to tyle. Jakby on nie będzie chciał z nami gadać, ale ja i tak od niego nic nie chcę. A poza tym jego strażnik niczego tu się nie znajdę. Focha, więc po prostu bierzemy teraz łóżko, śpimy do świtu. W sumie możemy do świtu, myślę. On po prostu nie będzie chciał z nami rozmawiać. Nie gadam z takimi jak ty! I to jest wszystko. A jego strażnik... nic nam nie zrobi. Także właśnie w ten sposób to robimy. I teraz tak, weźmiemy sobie teleport do przełęczy Isztar. No i możemy teraz zadziałać. Mamy drzwiczki i mamy tutaj pomieszczenie. No jak widzieliście, ono było zamknięte na klucz, nie bez przyczyny. My sobie najpierw jeszcze wejdziemy na samą górę. Bo tutaj jest kuferek. Prawo, 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 lewo. I mamy tutaj teleport do przełęczy Isztar, jakbyśmy jeszcze nie mieli. Możemy chyba zeskoczyć tak, tak o w ten sposób. Wielkie wrota przełęczy. Mamy zadanie wykonane. Nie wiem, to jest zaktualizowało się coś po prostu. I wypadamy tędy. I witam. Tutaj aż Kasim przyszedł zobaczyć, co się odwaliło. Hej. Na Beliara, kto pozwolił ci otworzyć to przejście? No, możesz trzykrotnie zgadywać. Czyżby to? Zaczekaj. Tartaron dał ci klucz. Jasne. A któż by inny? To niemożliwie. Z jakiej racji miałby ci dać klucz, co? Otrzymałem od Tartarona ważne i ściśle tajne zadanie. Teraz muszę dostać się do Zubena w Ishatar. Czyżby? A dlaczego nikt mnie o tym nie poinformował? Z pewnością dlatego, że to ściśle tajne zadanie. Dawno uszy czyściłeś. No dobrze. Przypuszczam, że mówisz prawdę, ponieważ innym sposobem nie mógłbyś zdobyć klucza. Niech tak będzie, możesz przejść. Ale postawień kilku wojowników na straży przy wrotach. Jasne. Może być. Nie widzę problemu. No, to nie jest jednak Kasim, tylko Kabir, ale to i tak. No jak widzicie, jesteśmy tutaj, tam już widać jakichś przeciwników. Tutaj wypadałoby się za chwilę przebrać. Tutaj jeszcze mamy jakąś jaskinię. Tu
tutaj jakieś ziółka, smoczy korzeń, pięknie, i to widzę, że aż 3. Opłacało się tutaj wejść. No i tak, przebierzmy się w strój koczownika, żeby nie dostać po głowie. No i widzicie, kogo my tutaj mamy, nie? Mamy Isztar, mamy Dolinę Ashdodu. Złoto! Wezmę twoją broń na przechowanie. Jak widzicie, oni tutaj... Dobra. No i witam serdecznie. Kogo my tutaj mamy? Asasynów? Nie, no oczywiście, że nie asasynów. Siemano. Witam. Kim jesteś? Witaj. Nazywam się Roland i... No, i co dalej? Czym problem? Co, zapomniałeś języka w dębie? Gdzieś już cię widziałem. Czy, przypadkiem, już się kiedyś nie spotkaliśmy? Nie, nie sądzę. A co? Jak się nazywasz? Nazywam się, ale poczekaj. Z jakiej to okazji miałbym ci zdradzać swoje imię? Nikt go nie zna, a ty tym bardziej nie powinieneś go znać. Już wiem, kim jesteś. Widziałem twój portret w Korinis. Po prostu wspaniale. Jesteś tym nieznanym bohaterem, który walczył tam ze smokami. W porządku, zgadłeś. Mógłbyś mi teraz coś obiecać? Oczywiście, jeśli będzie to w mojej mocy. Proszę, nikomu o tym nie mów. Nie martw się, nawet nie przyszło mi to na myśl. Jestem królewskim paladynem, a nie jakimś plotkarzem. Znaczy się, paladyn. Też poszukujesz ognistych pucharów. Ognistych pucharów? Nie. A powinienem. Co to w ogóle takiego jest? Cóż, skoro jeszcze o nich nie wiesz, niech tak zostanie. Powiedz mi lepiej, czy ta droga prowadzi do Doliny Ashdodu? Tak. Idź przed siebie i wkrótce zobaczysz zejście do doliny. Dobrze. Więc mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Wszyscy asasyni w tej okolicy są tacy agresywni. Wszyscy. Przejście do Ashdodu jest zamknięte na głucho dla wszystkich obcych. Dlatego atakują każdego, kto próbuje przeniknąć do doliny. A jak to się stało, że ciebie nie ruszają? Cóż, jeśli się dobrze zamaskujesz, to można się przedostać gdzie się zechce. Rozumiem. Cóż, więc będę miał dla ciebie małą radę. Nie wkładaj swojego maskowania, kiedy znajdujesz się w pobliżu nas. Bo możemy cię przypadkiem z kimś pomylić, a wtedy... Nie martw się, jestem ostrożny. Mam nadzieję. Szkoda by było cię zabić. Poczekaj. Przecież powiedziałeś, że możesz się swobodnie przemieszczać po dolinie. Tak powiedziałem. I co? Przybyliśmy tu dlatego, że w świątyni Tadmoru powinien znajdować się święty artefakt Adanosa. I co dalej? Chciałbym wiedzieć, czy to prawda. A ponieważ asasyni nie pozwolą nam spokojnie się rozejrzeć po ich terytorium. I zapewne chciałbyś, żebym sprawdził, czy rzeczywiście w świątyni jest ten artefakt. Dokładnie tak. Nie można dopuścić, żeby wpadł w łapy orków. Jeśli on ciągle jest w świątyni, trzeba go stamtąd zabrać, żeby przeszkodzić Beliarowi w odniesieniu zwycięstwa. A skąd mogę wiedzieć, że nie zamierzasz użyć artefaktu do celów osobistych? Znikąd. Ale chyba nie sądzisz, że użyję go, by pomóc Beliarowi, po tym jak zabiłem wszystkie jego smoki. A skąd mam wiedzieć, co się z tobą później działo? Dobra. Chyba nie mam innego wyjścia, jak ci zaufać. Dobrze, że to zrozumiałeś. Więc jeśli zdołasz dowiedzieć się czegoś o artefakcie, wróć tu, by mi o tym powiedzieć. Dobrze. Dobra, lepiej nie pytać, co będziemy z tego mieli, bo oczywiście jest to takie nie po paladyńsku, prawda? No i tutaj jeszcze mamy małych przeciwników w postaci wielkich gryfów, ale to w sumie mali przeciwnicy. Dobra. W ogóle przypomniało mi się, że musimy sobie przeczytać tabliczki, nie? No, Panie Jezu Chryste, no. Ale wy mnie dzisiaj drażnicie. Kurde, poobijały mnie dosyć solidnie. Co my tu mamy? Bardzo fajne czary. Eliksir many, to nie. Chyba nie. Nie wiem. No ale tak, tutaj mamy przejście do zachodniej pustyni i właśnie tam bym się chciała wybrać, ale mamy też kierunkowskaz na Isztar, prawda?
Także zobaczmy. Czekaj, co ja tu robię? Jeśli dalej będę kroczył tą drogą, to dotrę do Ishtar. Będzie lepiej, jeśli zawrócę. No, gra nie chce, żebyśmy tam szli, więc nie będziemy tam po prostu szli. Te wielkie wrota, to ja nie wiem, czy to jest jakieś... To nie jest zadanie. To są jakieś, nie wiem, informacje ogólne? Nie mam pojęcia, ale możemy jeszcze pogadać z Diego i z Lesterem. Witam. Nazywam się Roland. A wy kim jesteście? Witaj. Jesteśmy wędrowcami, którzy chcieliby się tu trochę rozejrzeć. Jestem Diego. Może nam powiesz, dokąd prowadzi ta droga? Do doliny aż do dół. Tak. Więc jesteśmy na dobrej drodze. Dziękuję. Macie jakieś problemy z tutejszymi asasynami? Owszem, trochę. Nie mam pojęcia, co się z nimi stało. Tylko nas zobaczyli, to od razu się na nas rzucili. Może, wcielił się w nich Beliar. Obawiam się, że jeśli pójdziecie dalej, będziecie mieli z nimi jeszcze więcej problemów. Asasyni w tej okolicy są bardzo nieprzyjaźnie nastawieni do wszystkich obcych. Cóż, to już zauważyliśmy. Myślę, że będzie lepiej, jeśli tymczasem pobędziemy trochę tutaj. Szukacie czegoś konkretnego? Cóż, na początek przydałaby się nam mapa tego rejonu. Wiem, że jest tu kilka miast, ale niestety nie wiem, gdzie właściwie się znajdujemy. Więc jeśli znajdziesz mi dobrą mapę, dam ci za nią 100 sztuk złota. Co powiesz? Obawiam się, że przy takich stawkach będziesz musiał tu czekać bardzo długo. Za dobrą mapę oczekuję co najmniej 300 sztuk złota. Widzę, że dobrze znasz się na cenach. No dobrze, 300 sztuk złota. Ale ani sztuki więcej. Dobra, możemy mu dać jakąś mapę. Mapa Warantu z Ashdodem, zachodniego Warantu, doliny. Oto mapa, którą sobie życzyłeś. Pokaż. Doskonale. Bardzo nam pomogłeś. Oto twoje złoto. Nie wiem, czy mu dałam dobrą mapę wreszcie, czy nie. Chyba nie. Korini z Ishtarem. Okej. W teorii powinnam mu... No nie wiem, w sumie mi na to zapłacił, mi za to dałam mu mapę. To chyba nie ma o czym mówić. Jeszcze jest Lester. Witam. Jestem Roland. Skąd przybywasz? Nazywam się Lester. Przybyliśmy z Morasal i teraz wędrujemy przez okolice Ishtar. Jesteś asasynem? Nie. A co, wyglądam na takiego? Cóż, spotykałem już tu ludzi z podobnymi tatuażami i wszyscy byli asasynami. Ciekawe. Ale mogę cię zapewnić, że nie mam nic wspólnego z asasynami. A co z tobą? Raczej nie wyglądasz na miejscowego. To prawda. Przybyłem z wyspy Etechanos i... Etechanos. Nie słyszałem o takim miejscu. Zapewne, to bardzo mała wyspa. Całkiem malutka. Znajduje się dzień drogi od Engardu. A tak w ogóle to pochodzę z Khorinis. Z Khorinis. I my jesteśmy stamtąd. Co prawda, minęło już wiele tygodni od czasu, jak opuściliśmy wyspę. Ciekawa zbieżność. Szkoda, że mam niewiele czasu, bo moglibyśmy sobie pogadać. Może innym razem. Tak czy inaczej, cieszę się, że cię poznałem. Poczekaj, poczekaj. Zaciekawiło mnie to, co powiedziałeś o tatuażach. Możliwe, że rzeczywiście Bractwo Śniącego pojawiło się w Arancie. Bractwo czego, jeśli mogę zapytać? Niczego. Wyświadczyłbyś mi niewielką przysługę. Oczywiście, dlaczego by nie? Doskonale. Bądź tak dobry, dowiedz się, proszę, od ludzi z tatuażami, skąd przybyli i co zamierzają. To może się okazać bardzo ważne. W porządku. Zobaczę, co da się zrobić. Dziękuję. Jeśli czegoś się dowiesz, wróć tu do mnie. Sądzę, że będziemy tu jeszcze przez jakiś czas. Jasne. Więc, do zobaczenia. Aha, na razie. Powodzenia. Co tu robicie? Cóż, usłyszeliśmy o jakiejś tajemniczej dolinie, więc postanowiliśmy ją zobaczyć na własne oczy. Mówisz o dolinie aż do dół. Tak, o niej. Tu w pobliżu jest przejście, przez które można się do niej przedostać.
Niestety, jest zamknięte dla wędrowców. Już nie. Otworzyłem wrota, zamykające przejście. Naprawdę. Cóż, więc wszystko w porządku. Odnośnie bractwa. Tak. Czego się dowiedziałeś? W Ashdodzie spotkałem jakiegoś guru o imieniu Kainę. Powiedział mi, że przybył z 4 strażnikami świątynnymi z Khorinis. Powiedział też, że był uczniem jakiegoś Korkaloma, który miał obudzić arcydemona, nazywanego Śniącym. Tak, znam Kaina. Tylko, że on wcześniej nie był żadnym guru. Prawdopodobnie, sam się nim ogłosił. Możliwe. Tak czy inaczej, ten człowiek wygaduje jakieś bzdury. Na przykład, że znów chce obudzić Śniącego. Do tego, na szczęście, nie dojdzie. Ale dziękuję, że mi o tym powiedziałeś. Zdecydowanie powinieneś porozmawiać z towarzyszami Kaina. Bardzo chciałbym wiedzieć, co oni sądzą o jego planach. Powiadom mnie, jeśli zdołasz się jeszcze czegoś dowiedzieć. No dobra, to jest chyba na razie wszystko, co możemy przekazać. No i tak, jak widzicie, gra nas w Isztar nie chce. No ale zachodni warant stoi dla nas otworem. Także możemy tutaj się przejść i zobaczyć, co nas będzie tutaj czekać. Jak widzicie, jest nowy Zen, nowy ekran ładowania. No i zobaczymy. Jest jakiś lampard. Dobrze, bardzo ładnie. Jak widzicie, ten teren jest mega ciekawy. My chyba mamy mapę, nie? Tak mi się coś wydaje, że mamy. Jak widzicie, tutaj są naprawdę już przeciwnicy trochę wyższych lotów. Tak dosłownie w przenośni. Także przed nami kolejne spore miejsce do eksploracji. W ogóle powinnam znowu porobić stałe rzeczy i teraz mi się też przypomniało, dzięki temu, że właśnie zebrałam te banany, że mamy tabliczki do przeczytania. Tą resztę tabliczek. Z wyjątkiem tej. Dobra, ucznictwo 2. Ucznictwo 3. Zręczność 3. Kusznictwo. Żywotność. Kurde, do magii mamy bardzo dużo tabliczek. I co my tu mamy jeszcze? Księga runiczna czarnych magów. Rozumiem. Bardzo dużo wiedzy magicznej. I tu jeszcze mamy do siły. I do broni dwuręcznej. I teraz mam takie pytanko, czy my jesteśmy w stanie... Tu mamy tą mapę skarbów zachodnie. My jesteśmy tutaj, a skarb jest w ogóle po drugiej stronie. Natomiast jestem ciekawa, czy ja mam taką większą mapę... Południowo-zachodnie wybrzeże, to nie to. Chyba nie. Mapę Warantu mamy po prostu tom. Czyli nie. Dobra. No to musimy sobie radzić z tym, co mamy. Przynajmniej mamy tą jedną mapę związaną ze skarbem. To już jest dosyć takie przydatne. Tutaj będzie ślepy zaułek z tego, co widać. No dobra. No i tak, zachodni warant. Piaski pustyni, jakieś cuda. Kolejne ogromne miejsce. Natomiast no, wypadałoby je tutaj zrobić jak najszybciej. Szczególnie, że ja osobiście nie jestem pewna na przykład. Ile mamy teraz siły? 324. Ja nie jestem teraz w ogóle pewna. Nie wiem, czy chcę mi się na ten obuw zmieniać, wiecie?
Dobra, chce mi się jednak, bo widzę, że to trochę czasu by zajęło. Ale... wiecie, nie wiem, czy tutaj nie ma jakichś asasynów jeszcze, więc to jest na pewno właśnie do sprawdzenia w tym wypadku. Także dlatego tak postanowiłam najpierw przyjść tu, zanim będziemy kontynuować. Bo tam na tamtej części pustyni nie zostało nam zbyt wiele do zrobienia. Tak naprawdę zostało nam bardzo mało. Tam jest głównie wątek ten główny, który mamy do zrobienia w świątyni. No i ewentualnie sprawa tego Nordmarczyka, nie? Także to nie jest już dużo do zrobienia kompletnie. To jest bardzo mało. Dlatego tutaj się wybieramy teraz i robimy... Co to jest, Holender? Polip? Ale to wygląda creepy, nie? Polip i bardzo dziwnie umiera. No dobra, no może nie będę wnikać po prostu. Biegniemy dalej. Tutaj też jest właśnie parę zadań w tym miejscu, także... Wszystko po kolei ładnie zrobimy. To nie będzie jakiś tam wysiłek dla nas. Myślę, że parę odcinków tutaj spędzimy, bo ten teren jest taki w miarę normalny. Bym powiedziała. Dobra, tutaj jest jedno przejście, tu jest drugie. Najpierw bym poszła w tę kotlinkę. I chyba już nie będziemy zbierać. Superowo. Jak widzicie, fajnie się expi, nie? Ale bardzo widać to, że twórcy w pewnym momencie po prostu przestali mieć pomysł na tego moda, no bo tutaj jest dużo pustej bardzo przestrzeni, nie? To mi chyba każdy z was tutaj przyzna, że za wiele to tutaj nie ma. Gdzie my jesteśmy na mapie? Nie ta mapa. Dom ze skarbem musimy sobie otworzyć i mieć nadzieję, że będzie działała. Tutaj są te ze skarbami na dole. Szczerze to widzę, że się zbliżamy do tego skarbu. Także to akurat fajnie. To mnie akurat bardzo cieszy. Zastanawiam się, jak nazwać ten odcinek, żeby wam nie zaspoilerować, kogo żeśmy tutaj dzisiaj spotkali. I to może być dosyć wymagające ode mnie, chyba że po prostu nazwiemy Zachodni Warant. Bo wtedy na pewno się nie skapniecie. Dobra. Z Lamparta to sobie akurat zbiorę, ale z tych brzytwiaków, co z nich leci? Skóra gada pewnie? Tak. To skóry gada mam od cholery. No i powiem wam, że chyba dobrze trafiliśmy, jeżeli chodzi o ten skarb, bo ja też sobie właśnie sprawdzałam ten teren typowo wcześniej, poza odcinkiem. O kurde, czarny troll. Siemanko. Ciekawe, czy to taki zwykły, czy ten pustynny, bo te pustynne wymagają więcej pracy. Pustynne. One są już dużo silniejsze. Na szczęście to dalej nie jest kłopot. Z taką ilością siły. Jeszcze musimy sobie porobić jedzonko. I przydałoby się jeszcze... sprawdzić bonusy z kapliczek. Bo tam podobno możemy też wyciągnąć trochę. Także to są takie rzeczy do sprawdzenia. No i pięknie. No i tak, i tutaj będziemy mieli skarb, bo sprawdzałam. Także na luzie.
Trochę to jest przykre, że żeśmy pomagali ostatnio goblinom, a tutaj musimy je niestety wybijać. Eliksir siły znalazłam. Bardzo fajnie. Mam nadzieję, że bardzo wam nie przeszkadza moje skrzypienie. Bo ten głos jest taki sobie. Napiję się herbaty. Ogólnie to dzisiaj jest właśnie poniedziałek, kiedy dla was nagrywam i po prostu uznałam, że zostanę w domu. Szczególnie, że cały weekend byłam na nogach, że tak powiem. Bo musiałam pojechać do moich rodziców i byłam jeszcze w kościele i szczerze mówiąc myślałam, że się uduszę w tym kościele, bo robiliśmy mszę za w intencji dziadka w 14. rocznicę śmierci. Także trochę było tego wszystkiego latania, potem przesiedzenie u babci, jakiś obiad. Tutaj jak widzicie bardzo fajna jaskinia. Tam da się wejść na górę, jak byk. Widzicie wy to? Tam jest coś na bank schowane, bo ci twórcy tej modyfikacji to oni lubią robić takie cuda. Tutaj da się na luzie na ten kamień wejść. Tu jest ścieżka jak byk. No i widzicie, co tutaj nam schowali? Pełnię życia, eliksir ducha, szczaw królewski, czarne perły, amulet czarownika. Zobaczmy ten amulet. 30 do many. Bardzo fajny amulet, muszę przyznać. Chociaż no są lepsze, bo jest taki, który daje 30 many i daje jeszcze zdrowia 90, więc no są lepsze też. No jak widzi... O, Matulu! Trochę się... Chyba trochę przesada. I nie mogę się cofać. Dobrze, że mamy ładnego kryta, bo dzięki temu możemy teraz trochę sobie lepiej poradzić. Gorzej, że one będą chciały mnie właśnie okrążać. Masakra. Na szczęście nie ma takiej tragedii, zaraz się wyleczymy. Jak widzicie, nieźle strzegą sobie tego skarbu. A to nie jest koniec, ich jest tam jeszcze więcej. Chociaż nie ukrywam, wyleciała za mną chyba większość. Dzień dobry. Kuferek otwarty, przywołanie szkieletu goblina. Po naszej ostatniej wizycie... O, mamy skarbik. Superowo. Aha. Bardzo dużo sakiewek. O matko, ile was tu jest? Ale wolę to niż całą jaskinię ogrów. Tak jak już bywało czasami. Ale one się tam pieklą, nie? Ale dramat. Ale ile expa? Zaraz wbijemy kolejny poziom. Oni mnie biją z podziemia? Czy co jest? Ja pierdzielę. O kurde. O matko, mamy ogra też. Ojojoj, to niedobrze. Ja właśnie mówiłam, że ogrów tam nie ma. Coś tam. Jo, jak nie ma? Ogry to do dzisiaj stanowią problem. Jak się od takiego ogra dostanie przez łeb, to jest niedobrze. Uff, dobra. Ile tu jest w ogóle itemów, nie? Kurde, oni mają naprawdę...
Ale może jest jakiś quest na to jaskinie, bo ona jest zbyt taka, wiecie, fancy bym powiedziała. Także możliwe, że... Dobra. Na szczęście nam to w miarę fajnie idzie. O Jezu, dwa na raz. Niedobrze bardzo. Na szczęście już się takich nie boję, nie? Bo radzimy sobie całkiem nieźle. Kuferek. Złoty posążek Ginnosa. No to brzmi jak zadanie jakieś. Kwestik. Dobra. Ale przynajmniej mamy skarb. To już jest naprawdę fajna rzecz. Ty się aż zablokowałeś tutaj. No i ogra. Mamy ostatniego. No chodź. Dobra. Już mnie tam zdołał uderzyć, ale to nic. Surowe mięso. Nic takiego bardzo ciekawego. Tam tylko było widać więcej goblinów, jak się tutaj stoi i... A tutaj jesteście jeszcze, dobra. Okej, ogr. Spokojnie. No wiecie, bo to jest takie właśnie... O kurde, aż wypadłam z ma... Nie, wstawaj! Wstawaj, 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 bo jak cię ogr walnie w dupsko, to ci się odechce. Dobra. Teraz już będzie easy. No i bong, okej. Dobra, to lecimy tam jeszcze na górę zerknąć. Tylko trzeba niestety przejść naokoło. I zobaczymy. Moi drodzy, w ogóle chciałabym Was zaprosić na Discorda, który będzie, myślę, uruchomiony już za niedługo. Powinien być przynajmniej za niedługo uruchomiony. Amulet pancerza. Powiedzcie mi, kto projektował tę jaskinię? Przecież z wyjątkiem tego skarbu, gdzie tak naprawdę są same pieniądze, tu nic nie było. To trochę takie słabe, nie? Czy mi się tylko tak wydaje? No chyba nie. To chyba nie jest tylko moje zdanie. No cóż, bywa i tak. Ale tak, będzie Discord, moi drodzy. Jest w czasie produkcji. Możliwe, że w dniu, kiedy widzicie ten odcinek, on już zostanie puszczony do łask. Ponieważ, no... Nie ukrywam, ale już jest na finiszu. Już praktycznie wszystko jest tam gotowe. Mapa by mi się przydała. Tylko nie ta ze skarbem. Znaczy, ja wiem, że już mam skarb, ale... Ta mapa jest bardzo przydatna. Tu jest jakieś duże coś. I tak musimy tędy przejść. Pytanie, czy iść na lewo, czy na prawo. Tam coś jest dużego, jakaś forteca. Cholera wie, co to jest tak naprawdę. Tu są te golemiska. Tutaj nie ma golemów, to możemy najpierw iść tędy. Skoro tutaj nie ma tego piachu. Zresztą widać, że to jest też coś w stylu takiej doliny. Ona jest zamknięta raczej, nie? Tam są jakieś ścierwo... Okej, tam da się zejść. Potężny piaskowy ścierwojad. No już nie macie nazw, widzę innych. Tylko potęga, no.
Potężny. Co to znaczy potężny? Okej, okay, idziemy tutaj. No i tu jest zamknięty teren. Tam jest coś tam. No powiem szczerze, łatwo się tutaj jest zgubić. Ile taki jeden ścierwojad by mnie uderzył? Nie wiem. Czy ja to potrzebuję sprawdzać? Pewnie nie. Ale czy wy to widzicie, że tutaj nawet nie ma roślin? Twardy piaskowy. No i co ty mi zrobisz? Tu jest w ogóle... Tu nic nie ma. Po co oni to tworzyli, jak tutaj nic nie ma? Nie, powiem wam, że w pewnym momencie ta gra bardzo zawodzi. I ja się nie dziwię, że dużo słyszę głosów, że rezygnujecie na przykład tam w 5 rozdziale, czy w 6, bo nie widzicie już sensu. Ja się nie dziwię, bo ta gra w pewnym momencie po prostu traci taki swój, bo ja wiem, klimat. Nie wiem, jak to nazwać w sumie. Tam coś jest jeszcze. W sensie, bo ta gra ma coś takiego do siebie, że ona w pewnym momencie po prostu przestaje oddawać. Wiecie, pieniędzy mamy od groma, a dostajemy tak naprawdę główną nagrodą są właśnie pieniądze. Przeciwników mamy tylko silniejszych z każdą chwilą. Przestrzeni coraz więcej pustej. No wybaczcie, ale tutaj przecież nic nie ma. Wiecie, ja rozumiem, że na pustyni nic nie ma, bo to o to trochę też chodzi. Ale jednak bierzemy pod uwagę, że to jest jakaś tam modyfikacja, nie? I ona powinna zachęcać do zagrania, a nie, no wiecie, po prostu robić takie cuda. Bo to jest trochę słabe akurat bardzo. Że aktualnie biegamy i tak naprawdę nie mamy z tego biegania kompletnie nic. Ani jednej rośliny tak naprawdę tutaj nie ma. Wiecie, no fajnie, taki w sumie darmowy expik, nie? No ale czy to wystarcza, to ja nie wiem. Nie wydaje mi się chyba, żeby to było wystarczające. Jestem ciekawa, jak jest stworzony, jak jest stworzona Myrtana. Być może trochę lepiej, ale w przypadku tutaj Warantu to w pewnym momencie jest dramat. No, po prostu jest dramat. Mamy jakieś oknisko. I tam jest też jakieś wejście. To są rabusie, dobra. To trzeba będzie się ładnie uzbroić. Tam też można się dostać. Tam są pełzacze. One sobie na razie poczekają. O kurde. Ajajaj, niedobrze, bo nam się trafił taki mag, że dostałam bardzo w głowę. Nie powinnam leczenie sobie wziąć. Dobra. No i co, pewnie znając życie wiele tutaj nie, jakby nie znajdę. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. No i serio. No i po co mi te bryłki złota? Powiem wam, że też to był jeden właśnie z powodów, dla których postanowiłam troszeczkę zluzować z tym modem, bo... chwilami bardzo mnie to właśnie męczyło, że to tak wygląda, a nie inaczej. Tu się trzeba z nimi zmierzyć, ale oni mają wszyscy strzały.
Znaczy ważne, żeby właśnie... Nikt z nich nie strzelał, tylko że... Zróbmy zapis. Znaczy to jest trochę dramat, bo... No właśnie. Dobra, musimy odbiec. Oni wyciągną łuki, co prawda, ale... No niedobrze. Okej, ale może nie wbiegaj w nich, co? No, ej, halo! Ej, no halo, gro! No nie rób mi takich rzeczy teraz. Ej, ja się teraz nie mogę ruszyć. Gra mi robi w bambuko. Dziesiąta 42. Trzeba wczytać ten wcześniejszy, bo... Czy mam tak mało życia? Ej, no niemożliwe, że się rzuciłam na bandytów, mam 400 HP. No przecież gra mnie okłamuje, no co to miało być? Schować mi te łuki wszyscy. Ja pierdzielę, no. Ej, no przecież tak dobrze szło już, nie? Co jest? Halo? Serio, taką grupką bandytów mam się przejmować? Powaliło. No i kurwa, nagle nie mam HP. Niemożliwe to jest. Więcej pustynnych szczurów. Tutaj widać takie braki chęci do czegokolwiek. Wściekły pustynny szczur. No dobrze. Wściekaj się. Dramat. Przecież tu nawet nic nie ma. Okej, okay, armia ciemności, deszcz ognia, bryła lodu, eliksir ducha. No dobrze, może być. Ja mam trochę deszczu ognia i zastanawiam się, czy by tutaj właśnie nie zaszaleć w tym miejscu z rabusiami. Z deszczem ognia. No ale... Ale nie wiem. Co wy o tym sądzicie? Chyba tak. Ile mam deszczu ognia? Sporo. Parę... 7 mam zwojów. To możemy jeden zużyć. Jeszcze się spotkamy! No i kurwa mać. Co jest? Trzeba by było rzucić 2, nie? Ale to jest dramat. Ale mnie to już wyprowadza z równowagi, wiecie? Bo
Bo naprawdę to jest trochę żart. No i już mi many brakło, tak? To już jest w ogóle oszustwo jakieś. Cholerny bydlak. W ogóle co to było? Manę mi dajcie, bo nie wyrobię. Jeszcze raz. Wiecie co, ja tych rabusiów se zostawię tu. Niech się bujają sami, ze sobą. Ja nie potrzebuję, idę na pełzacze. Tu przynajmniej mam święty spokój, bijemy sobie pełzacze. Nic się nie dzieje. Bardzo ładnie, pełzacze padają. Praktycznie za każdym razem wchodzi kryt. Wiecie co, ja nawet nie wiem, ile ja mam kryta. Ja w ogóle się tak już bardzo tą postacią nie interesuję. Przez to, że ta modyfikacja taki kładzie nacisk właśnie na rozwój postaci. Na początkowym etapie, to później jak się wszystko robi już z tabliczek albo z jakichś książek, to człowiek już potem nie zwraca na to kompletnie uwagi. Teraz będziemy szli w ogóle w kręgi magiczne, myślę sobie. To powinien być chyba dobry pomysł. Wiecie jaki jest ból, że tutaj nie ma żadnych roślin. Nawet szczawiu królewskiego kompletnie nic nie ma. A tutaj też w ogóle nic nie ma po tej części. Możemy tylko wejść wyżej tamtędy. No, eksplor troszeczkę tutaj teraz leży, bym powiedziała. Tam można wejść, ale tutaj na górę też można wejść. Nie. Dobra, na szczęście ja mam w miarę dobrą taktykę. Dobra. Czyli tutaj potrzebujemy na pewno obuchowej. Czyli tam na razie chociaż... No jajaj, no nie wiem. Dobra, niech będzie. Że się skuszę, żeby tutaj przejść. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja zadaję takie same praktycznie obrażenia z jednej i drugiej broni. Tutaj coś jest ciekawego. Jakaś osada. Co my tu mamy? Mapę potrzebuję. Okej, wchodzimy tutaj na ten teren. No nie wiem. Tam są dalej No niestety się nie rozwalił, szkoda. Ty, ale ich jest tutaj Ciekawe. Ciekawe miejsce na zakończenie w ogóle odcinka, jakiś fort, nie? Ciekawi mnie to, czy te golemy są tutaj pozostawione jako straż, czy to była jakaś na przykład klątwa? Dobre pytanie to jest. Natomiast zaraz będziemy kończyć odcinek na dzisiaj. Ten kufer jest na przykład pusty. Chyba, że to jest jedno z niedokończonych przez twórców miejsc. No nie zdziwiłabym się, gdyby było.
Wzięłam sobie bęben. Pancerz rekruta. Okej. Okay. Taki dwa... Okej, okay, dobra. Interesująco jest. Tam jakaś roślinka jest po drugiej stronie. O kurde, by mnie walnął. Dobra. A to rdest polny, okej. Okay. Ała, ojejku. Dobra, zagapiłam się troszkę. Muzyka się włączyła taka, jakbyśmy byli w klasztorze. Ciekawe. Ciekawe to jest to, że tutaj kompletnie nikogo nie ma. Dobra, bo już czuję, że gardło mi siada po godzinie gadania. Także zaraz kończymy. Myślę, że ten fort to będziemy sobie kontynuować w kolejnym odcinku. What the fuck? Where am I? Nie mam pojęcia. Okej, okay, kufer. Prawo, prawo, prawo. Kurde, coraz gorsze itemy, coraz większe śmieci. Po co mi to jest potrzebne? Do czegokolwiek. Jabłko, ser. Tam jest jakiś kołowrót na... Excuse me. Tu w ogóle rzeczy można przez podłogę zaznaczać. Trochę dziwne. No nie wiem, może się dowiemy czegoś jakoś fabularnie tutaj. O co może chodzić? Bo jak na razie to jest bardzo słabo. Z czymkolwiek. O kurde, ej, tutaj ktoś siedzi, nie? Dobra, to jeszcze z nim pogadamy. Witam, ja. Cholera, ale mnie przestraszyłeś. Żyjąc w takiej głuszy, zazwyczaj nie oczekuje się odwiedzających. Kim jesteś? Nazywam się Gargoron i jak widać, jestem paladynem króla Erchaobara. A ty kim jesteś? Nazywam się Roland i przybyłem tutaj na okręcie wojennym Albatros, pod dowództwem Lorda Baldwina. Co? Jesteś z okrętu wojennego króla. Trudno w to uwierzyć, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak daleko jesteśmy od brzegu. W każdym razie, jestem zaskoczony twoim pojawieniem się tu. Przecież nasi magowie przywołali kilka piaskowych golemów, aby chronić nas przed obcymi. Wygląda na to, że poradziłeś sobie z nimi. Moje uznanie. Co tu porabiasz? Początkowo otrzymałem zadanie od mistrza Karypto z Engardu, abym zajął się poszukiwaniem jednego z legendarnych pucharów ognia. Ponieważ nasze runy utraciły swoją magiczną moc, Karypto ma nadzieję ją odzyskać za pomocą tych ognistych pucharów. Ponieważ nie mam pojęcia, gdzie szukać tych cholernych pucharów, to w końcu porzuciłem swoje poszukiwania. Ale los doprowadził mnie w to miejsce, gdzie spotkałem magów ognia, Ignatiusa, Uderusa i Dominikusa. Zajmowali się poszukiwaniem informacji o pradawnej magii. Mieli nadzieję, że zaczerpną tę wiedzę z ksiąg, przechowywanych tu, w starej świątyni Innosa. I to się im udało. Przynajmniej teraz zajmują się badaniem pradawnej wiedzy. Ignatius poprosił mnie o pozostanie, abym bronił ich przed pustynnymi rozbójnikami, którzy zagnieździli się w wieży niedaleko stąd. Przyjąłem jego propozycję, ponieważ z poszukiwaniem tych cholernych pucharów, mimo wszystko, znalazłem się w ślepym zaułku. Ale pradawna magia, którą bada Ignatius, to bardzo przydatna dla nas rzecz. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się o niej więcej, koniecznie porozmawiaj z nim. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? Ta stara forteca i świątynia zostały zbudowane przez króla Erchaobara, kiedy podbił Arant. Ale kiedy zaczęła się wojna z orkami, a asasyni wzniecili powstanie, będący tam garnizon został wezwany na wojnę. Od tego czasu, to miejsce jest opuszczone. No, z wyjątkiem wszelkiego rodzaju stworzeń, które tu się zadomowiły. Dlatego mistrz Ignatius dołożył wiele starań, aby oczyścić to miejsce. Prócz tego, nieopodal znajduje się stara wieża czarnych magów. Od dawna nikt w niej nie przebywał, dopóki tam nie usadowiła się banda pustynnych rozbójników.
jakby wyczuli, że ktoś tu zamieszkuje i będą mogli na czymś skorzystać. Z tego powodu musieliśmy odpierać już nie jeden atak z ich strony. Mieliśmy już tego dość i w końcu magowie przywołali piaskowe golemy dla naszej ochrony. Rozbójnicy nie odważyli się zmierzyć z nimi i zostawili nas w spokoju. Teraz znowu możemy spodziewać się ich wizyty, ponieważ rozprawiłeś się z golemami. Z przyjemnością położyłbym kres tej bandzie, ale mistrz Ignatius nie chce tego. Woli, abym tu pozostawał i wszystko obserwował. Ale na Innosa. Jestem gotów dać 500 sztuk złota temu, kto wykończy tych wszystkich bandziorów, żebyśmy wreszcie mogli spokojnie tu żyć. Coś jeszcze. Niby co jeszcze. Nie mam nic więcej do powiedzenia o tej dolinie. Jest tu nieznośnie gorąco, panuje ponura atmosfera i wszędzie biegają różne stwory. Są przyjemniejsze miejsca na świecie. Możesz mi uwierzyć. Opowiedz mi o asasynach. A o czym miałbym opowiadać? Tu ich nie ma. Mistrz Ignatius ze swoimi braćmi tylko jeden raz widział oddział asasynów. To było jeszcze zanim do nich dołączyłem. Ci asasyni byli łowcami lwów. Ale kiedy zobaczyli, że ten obszar nie jest bogaty w lwy, ruszyli dalej. Ten region nikogo nie interesuje, prócz tych cholernych pustynnych rozbójników. Można by przypuszczać, że pierwotne sami chcieli się tu ukryć przed asasynami. Ale gdy wywąchali, że tu już ktoś przebywa, wcale tym się nie przejęli i uznali, że czeka ich tu łatwe wzbogacanie się. Ale z tym się pomylili, hehehe. Coś jeszcze. Czasem się zastanawiam, czy wszystkie nasze starania nie są daremne. Mam takie odczucie, że Innos nas opuścił. Głowa do góry. Wszystko będzie dobrze. Kurde, dobra, moi drodzy. Jesteśmy w nowym miejscu. W twierdzy dawnej króla Robara, dobrze rozumuję? Chyba tak. Tak by wynikało z tego dialogu. Na mapie jesteśmy... Zaraz wam pokażę, gdzie. Na mapce jesteśmy... Tutaj. No i można powiedzieć, że zbadaliśmy w sumie połowę tego obszaru. Natomiast tu jest jeszcze bardzo dużo innych rzeczy do sprawdzenia. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla was ten film i w kolejnym spróbujemy zdobyć teleport do tego miejsca, bo powinien takowy być. I spróbujemy zbadać resztę doliny, spróbujemy dostać się do tych magów, którzy tutaj też gdzieś w okolicy przebywają. No, a raczej rozbójnikami w wieży to się podejrzewam, że zajmiemy jeszcze w kolejnym odcinku, ale zobaczymy. Dzięki, do usłyszenia w odcinku w czwartek o 15:00 i co? Dzięki i cześć.